Nie wiem, czy tylko ja jeden miałem takie skojarzenia, obserwując szczyt grupy G7 w Kornwalii. Były piękne pejzaże, to jest bardzo piękne miejsce i na pewno ten szczyt G7 zrobił swoje jako promocja regionu i zachęta dla turystów, żeby tam do Kornwalii jechali na wakacje. To na pewno pomoże rozwinąć się temu regionowi i szczerze mówiąc, jest to chyba jedyny sens całego tego spotkania. To, że Kocopałę opowiadano do kamer i nie tylko żony prezydentów, ale i sami prezydenci opowiadając o tym, że oni są tu po to, żeby planeta dla nas wszystkich przyjaznym stała się takim miejscem pięknym, przyjaznym. Nawet Władimir Putin parę dni później w Zurychu też podchwycił dokładnie te same opowieści, jak żona Joe Bidena opowiadał, odpowiadając zresztą na pytanie skrajnie infantylne dziennikarki kanadyjskiej. No ale tak już powiedzmy jest w mediach, że jakieś tam bajendy się opowiada. Problem polega na tym, że chyba same główne obrady szczytu też nie wykroczyły poza opowiadanie sobie takich kocopałów. Za radą kolegi zajrzałem w szczegóły, jak wyglądał jeden dzień obrad, ten, który najbardziej był nagłośniony, dzień obrad w całości poświęcony zmianom klimatycznym. No, wyglądał on tak, że najpierw Sir David Attenborough wygłosił słowo wstępne, a potem kolejni prezydenci zgadzali się z tym słowem wstępnym w całej rozciągłości. Tak, przypomnę wierszyk klasyka polskiej satyry, gdy ktoś chce się zgodzić w trzech słowach, to zmieści, lecz on rzecz tę czynił przez minut 40. Jak pisał Jerzy Jurando, to pewnym mówcy i takich mówców tam właśnie było mnóstwo, którzy się zgadzali, że z czym się zgadzali. Zgadzali się, że na świecie panują nierówności i to jest źle. Że z tych nierówności wynika, że klimat się odgrzewa i to też jest źle. I że czeka nas katastrofa, ale ona nas oczywiście nie czeka, bo my jej zapobiegniemy. Zapobiegniemy jej podejmując działania. Jakie działania? Stanowcze działania i konkretnie określone. Konkretnie określone działania mające na celu zmierzanie w kierunku i tak dalej. No takie pierniczenie tam po prostu panowało. Można było podejrzewać, że to jest jakiś teatr. Że tak naprawdę ci ludzie potem siadają w jakichś gabinetach i oni tam naprawdę rozmawiają na poważnie. Ale ja nie jestem pewien, czy tak było. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, miałem skojarzenie, właśnie dlatego zacząłem od pytania, czy ja jeden miałem takie skojarzenie, że ja oglądam Politbiuro. Tak, cofnąłem się w czasie o lat 40 do czasów konającego Andropowa, do czasów rozsypującego się Czernienki, może nawet ciut więcej do czasów Breżniewa, półżywego i ledwie kojarzącego o czym myśli, bo wiem, przepraszam, że to jest słabe, co powiem, ale to jest narzucające się skojarzenie. Wrzucono do sieci taki filmik tam z tej Kornwalii, gdzie między stolikami, na takim jakimś tarasiku tego centrum kongresowego, błąka się Joe Biden i po prostu błąka się i ewidentnie nie wie, gdzie on jest, jak się nazywa, jakoś tam, jak przynajmniej sprawia takie wrażenie, jakaś asystentka go dopiero dopada za łokieć, ściąga gdzieś, prowadzi. Także trudno tych skojarzeń z Breżniewem było się opędzić. Skonsumowaliśmy je zresztą w rozmowie z Pawłem Lisickim na dorzeczy.pl. Mam nadzieję, że Państwo wszyscy tam subskrybują moją macierzystą gazetę i oglądają te rozmowy, bo ja nie powtarzam tutaj tego, co tam mówimy. Zakładam, że to jest wszystko wiadomo. Ale pomijając, to nie chodzi o skojarzenie personalne, że Joe Biden w podeszłym wieku, że wyraźnie nie jest już w najlepszej kondycji, że ten wiek się czasami zaznacza w momentach, kiedy wysiada z samochodu albo przemawia, albo zadają mu jakieś z samolotu, to było akurat, albo zadają mu jakieś pytania trudne, które dla kogoś innego byłyby pytaniami łatwymi. To nie chodzi o jednostkowy przypadek. Moje skojarzenie z Politbiurem wynika z faktu, że tak, powiedzmy, za późnego Jaruzelskiego siadało Politbiuro i pierniczyło jakieś okrągłe frazesy pod okiem
sekretarza generalnego, znaczy u nas się nazywał pierwszym sekretarzem, żeby sprawić na nim wrażenie, że działają, myślą, tutaj robimy coś, bo to trzeba, wiecie, towarzysze, trzeba pracować, trzeba, wiecie, wyjść do ludzi, trzeba dać odpór, trzeba podjąć określone działania, jakie określone działania, zdecydowane działania trzeba podjąć i tak dalej. I oni tak chrzanili o tym klimacie i o tej równości i o tej nierówności. Nie wiem, jakoś może to moja marna angielszczyzna, ale po prostu nie zrozumiałem, dlaczego ta nierówność powoduje zmiany klimatyczne, jak nierówność wytwarza dwutlenek węgla. Już pomijam wątpliwy wywód cały naukowy, a może pseudonaukowy, który uzasadnia temperaturę na Ziemi emisją dwutlenku węgla. Jakby dwutlenek węgla pojawił się kilkadziesiąt lat temu i jakby klimat nie ocieplał się i nie oziębiał regularnie, no już zostawmy. Co ma do tego równość, co ma do tego uchodźcy klimatyczni, którzy uciekają z ciepłych regionów do zimnych regionów, co jest oczywistą bzdurą, ponieważ oni uciekają z biednych regionów do regionów bogatych i na tym polega, jakby kogokolwiek spytać z Afrykanów, dlaczego żegluje przez Morze Śródziemne na materacu i tonie w nim, licząc na to, że dotrze do Europy, to na pewno nie powie, że dlatego, że w Europie jest chłodniej, tylko z zupełnie innych powodów. No ale właśnie jakieś klucze, takie liczmany pojęciowe zostały stworzone, młócą oni tym wszystkim, młócą, ale tak naprawdę to nic z tego nie wynika, bo nie ma żadnej odpowiedzi. Tak jak tamci te susłowy, jakieś czernienki właśnie siedziały i powtarzali te frazesy, że socjalizm się zbliża, że idea słuszna jest i my ją właśnie wcielamy i teraz będziemy ją jeszcze bardziej wcielać, bo będziemy zwierać szeregi z nową siłą i z nową energią, tak samo te, dokładnie takie same opowieści. Takie skojarzenie miałem, a to skojarzenie idzie nie z skojarzeniem mieli tylko wyczerpującym się na jednym obrazku. Ponieważ dlaczego tak pierniczyli ci starzy partyjniacy, kiedy już nikt poza nimi nie wierzył w komunizm tak naprawdę? Dlaczego oni takie gadali kawałki na tych swoich politbiurach rozmaitych czy posiedzeniach komitetów centralnych? Dlatego, że to nie oni już rządzili. Że władza się gdzieś wysunęła. W czasie, kiedy opowiadali tam kocopały o postępie społecznym, do którego nieustannie dążą i o tym, jak już są bardzo blisko tej realizacji celów partii uświadomionego proletariatu i tego wszystkiego, różni tam sekretarze i działacze, to gdzieś indziej, bez huku, bez kamer, bez pompy, w ogóle w towarzystwie ograniczonym wyłącznie do tych, którzy tam byli potrzebni, siadywali oficerowie służb. Przeważnie, albo ludzie, którzy z tych służb przesiedli się w porę, czy zostali przeniesieni do bankowości, albo zostali w porę przeniesieni do jakiegoś sponsoringu biznesowego. I oni tam ustalali i oni tam myśleli, co teraz będzie, jak wyjść z komunizmu, jak się z tego wszystkiego wykręcić i zachować uprzywilejowaną pozycję, czyli jak, krótko mówiąc, dokonać transformacji, nie gospodarczej, bo transformacja gospodarcza była tylko środkiem, natomiast celem była transformacja elit nomenklaturowych w kapitalistyczne elity pieniądza. I oni to tam ustalili, wytypowali, jakich trzeba wziąć przedstawicieli tak zwanej strony społecznej, żeby z nimi usiąść do okrągłego stołu, jak to trzeba poprowadzić. I w Rosji też, w momencie, kiedy tam te wszystkie odbywały się jeszcze ze Gorbaczowa zjazdy, na których cały czas opowiadano, że Związek Radziecki jest potężny i komunizm panuje na całym świecie, to tam już gdzieś też oficerowie KGB swoją fundację założyli. Fundację w takim sensie, jak w sławnej powieści Izaaka Asimowa, którą mam nadzieję wszyscy znają, a jeśli nie, to się domyślają z kontekstu, co to takiego była ta fundacja. Mówiąc nawiasem, jest taka teoria, nie wiem na ile wynikająca z chcieństwa ludzi ze środowiska science fiction, a na ile prawdziwa, że właśnie fundacja Asimowa czytana, bo była przekładana na język rosyjski, czytana przez oficerów KGB, miała im dostarczyć incepcji i zapłodniła ich tą myślą, że można by tak właśnie zaplanować to przejście
z komunizmu do tego, co będzie po komunizmie. A jakie przejście mieliby planować ci, którzy naprawdę myślą o rządzeniu światem w momencie, kiedy ci, którzy rządzą światem, zajmują się opowiadaniem kocopałów o tym, że równość na świecie powinna panować, a ponieważ jest nierówno, to trzeba z tą nierównością walczyć. No, myślę, że zajmują się bardzo konkretnymi sprawami, jak obrócić na swój pożytek te rozmaite historie, które polityczni przywódcy świata wymyślają. Ponieważ tak jak w tym czasie, w którym się kojarzył, Politbiuro żyło w przekonaniu, że jest socjalizm, trwa socjalizm i ten socjalizm jest wieczny, tak to Politbiuro, które się zebrało na szczycie G7, na pewno jest głęboko przekonane, że demokracja jest wciąż taką samą demokracją liberalną jak 50 lat temu, że system wyborczy, który funkcjonuje, procedury wyborcze, które funkcjonują, stale wybierają ludzi, którzy reprezentują oczekiwania społeczne, oni te oczekiwania zaspokajają, oni tworzą programy, oni tworzą idee, zapładniani tutaj intelektualnie przez rozmaite elity uniwersyteckie. Ja już wielokrotnie Państwu tłumaczyłem w rozmaitych filmikach, że ta cała wizja jest jedną wielką bzdurą w tej chwili oczywiście. Nie są spełnione żadne warunki demokracji w świecie zachodnim. Oczywiście istnieją procedury wyborcze, ale i w starożytnym Rzymie procedury wyborcze istniały jeszcze przez kilkaset lat. Mimo, że on był cesarstwem, rządzony był przez cesarza, ale proszę bardzo, wybory się odbywały. Oczywiście są cały czas intelektualiści, jest praca rozmaitych elit intelektualnych, ale te elity intelektualne są elitami coraz bardziej pozorowanymi, jak wynika choćby z filmiku, który poświęciłem tydzień temu książce Helen Pluckers i Jamesa Lindsaya o pseudonaukach, tym jak one opanowały zachodnie uniwersytety, a przecież z tych uniwersytetów wychodzą profesorowie, którzy potem doradzają rządom i szczerze mówiąc, to są ci mniej ważni doradcy, ponieważ ważniejsi też często zresztą z profesorskimi tytułami, to są ci, którzy wychodzą z grona wielkich korporacji. I tu jest moje podejrzenie. Takie podejrzenie, że zgodnie ze starą zasadą prawniczą powinniśmy się zawsze zastanawiać cui bono, mówili Rzymianie. W czyim imieniu coś się dzieje? Najprawdopodobniej w imieniu tego, kto na tym zarabia. Otóż gadanie gadaniem, opowieści o czynieniu planety przyjaznym domem dla nas wszystkich i bezpiecznym domem dla nas wszystkich, bezpiecznym przede wszystkim od dwutlenku węgla, bo on wyrósł nagle na największego wroga ludzkości, no to są opowieści, które kryją czy uzasadniają ideologicznie pewne konkretne działania. A te wszystkie konkretne działania, jeżeli zobaczymy, które są na świecie podejmowane, to wszystkie są działania, które mają jeden wspólny mianownik. One wszystkie służą jakimś wielkim korporacjom, jakimś korporacyjnym interesom. Wszystkie one napędzają milionowe zyski właśnie tym organizmom, których wielu w ogóle nie zauważa w polityce światowej, bo nigdy ich wcześniej w polityce światowej nie było. To jest zmiana w porównaniu z dawnymi czasami, która się dokonała i która dzisiejszy świat bardzo gwałtownie zmienia. Zawsze podmiotem gry były królestwa, księstwa, republiki, państwa, krótko mówiąc. Mniejsze państwa, większe państwa, imperia się rodziły, imperia się rozprzestrzeniały, podbijały innych, imperia więdły się, rozpadały, były podbijane przez innych, dzieliły się i tak dalej, ale stale tym podmiotem dziejów świata, tymi, którzy dzieje świata tworzyli, byli władcy polityczni. Oczywiście pieniądze były im potrzebne, ale pieniądze były zawsze na drugim tle, pieniądze nie były w stanie tworzyć. Pieniądze nie były w stanie rządzić, pieniądze były w stanie korumpować, kupowały sobie władców. A teraz coraz więcej wskazuje na to, że te korporacje, które wyrosły ponad granice państw, nie mają już nad sobą nikogo, kogo one by miały korumpować. One już mają po prostu pod sobą swoich tych pomagierów. No mówiłem Państwu, jedna
koalicja biznesu zarejestrowana przy Senacie Stanów Zjednoczonych na rzecz tak zwanych mniejszości seksualnych i równości. Chodzi o tak zwane prawo o równości, które tam jest przygotowywane. 6 bilionów 800 miliardów rocznych przychodów mają wszystkie te korporacje razem wzięte. W ciągu jednego roku tylko tyle osiągają i tylko na terenie Stanów Zjednoczonych liczą się, nie w ogóle światowo, te przychody, które oni deklarują. A polski budżet cały to jest 100 miliardów dolarów. Taka jest różnica między państwem większości wielkości naszego państwa, a wielkimi korporacjami. No może powiedzieć, ich tam jest 400. Dobrze, dlaczego podkpiwam sobie z opowieści o walce z nierównościami społecznymi, które okazują się walką z nierównościami społecznymi poprzez handel limitami CO2, czyli wypłukiwanie złota z powietrza, jak to bardzo celnie ktoś zauważył. To są gigantyczne pieniądze. Sama jedna Polska w ciągu roku 16 miliardów dolarów płaci za limity CO2. A handlowanie tymi limitami na skalę światową, no to jest po prostu ogromne pieniądze, ale to nawet nie chodzi tylko o handlowanie limitami CO2, bo to są kolejne biznesy, to jest produkowanie i sprzedawanie rozmaitego badziewia, którego by nikt nie kupił, gdyby nie było uzasadniane certyfikatami ekologicznymi. To jest niszczenie rolnictwa w imię tworzenia nowego, zielonego rolnictwa. To jest zarabianie ogromnych pieniędzy na niszczeniu dotychczasowej energetyki w imię nowej, zielonej energetyki, wiatraczków, stawiania jakichś tego typu rzeczy, tworzenia, prawda? To wszystko, co zbiera się, co stoi, co ciągnie się za hasłem ograniczać emisję CO2, to są wszystko ogromne biliony dolarów, które ktoś gdzieś na świecie zarabia i nigdzie nie są to osoby prywatne. Wszędzie są to te wielkie biznesowe organizacje, aczkolwiek oczywiście tworzące swoich nababów, magnatów rozmaitych, którzy potem z takimi wpływami, jakie posiadają, nie mają większego wpływu z doborem członków w takim politbiurze światowym, kto tam będzie opowiadał. A oczywiście do robienia pieniędzy najlepszą maską są zawsze prawa człowieka, prawa, bój o sprawiedliwość, bój o równość, bój z niesprawiedliwościami. Krótko, jeden przykład Państwu podam, żeby nie sądzili Państwo, że to jest jakieś moje gadanie obsesyjne. Uwierzmy na chwilę, że jest szczerą troską, że ten bój o ograniczanie emisji CO2, który zresztą w praktyce nie jest w żaden sposób ograniczana, bo ona nie spada w skali światowej, jest po prostu przesuwana z jednych krajów do drugich. I na tym się robi ogromne pieniądze, że z krajów europejskich poprzesuwano na przykład do Azji, z Azji gdzieś tam. Chińczycy, którzy wytwarzają około 1/3 w tej chwili, między 1/3 a połową całego CO2 na świecie, a razem z Indiami wytwarzają na pewno połowę, ponad połowę całego CO2 na świecie. W ogóle czniają te wszystkie porozumienia i w ogóle wszystko, może się Unia Europejska bawić w zamykanie kopalni w Polsce, żeby o jakiejś tam w skali globalnej 0,00 drobniutki odsetek, promilek, promila zmniejszyć emisję, ale to w skali światowej nie będzie miało żadne znaczenia. Zresztą już Państwu o tym mówiłem. Ale jaki jest między innymi efekt tego? Efektem tego jest ogromne rozbudowanie sektora biznesu bazującego na elektryczności. Wszelkiego rodzaju samochodziki elektryczne, wszelkiego rodzaju fotowoltaiki, panele, wiatraczki i inne, wiatraczki, te wielkie wiatraki mam na myśli, farmy wiatrowe, inne takie rzeczy, które wszystkie mają jedną cechę wspólną. Potrzebują kobaltu. Tak samo jak potrzebuje kobaltu przemysł elektroniczny, tak samo jak nie ma bez kobaltu smartfonów. To najprostszy choćby przykład. Wszyscy te smartfony mają. Skąd bierze się na świecie ten kobalt? Tego to nikt nie chce wiedzieć. On się bierze z samego jądra ciemności, z piekła po prostu. Jeśli ktoś zada sobie trud, to znajdzie odpowiednie na ten temat informacje. Ponad połowa światowej produkcji kobaltu to jest Kongo. To są ludzie pracujący w
najpotworniejszych warunkach, jakie sobie można było wyobrazić. W takich jak w łagrach sowieckich. Dzieci gołymi rękami wydobywają ten kobalt przez kilkanaście godzin na dobę za miskę ryżu, a jak umierają przy tym, to wybiera ktoś inny, ponieważ jest to w miejscu, gdzie nie ma żadnego prawa, gdzie nie ma żadnych. Czy świat jest tym zatroskany? Świat to ma głęboko wie. Przecież teoretycznie ten kobalt jest również w innych miejscach. Można by go wydobywać w sposób bardziej cywilizowany, ale jakby wtedy wyglądała walka z CO2? Na coś się trzeba zdecydować. Albo potrzebujemy dużo kobaltu, albo potrzebujemy zmniejszać limity, emisje. Z różnych powodów opłaca się zmniejszać emisje. Żeby zmniejszając emisję, zysk na tym mieć i żeby te zyski stale rosły, tego kobaltu trzeba używać coraz więcej. Więc musi być takie miejsce na Ziemi, gdzie panuje piekło, gdzie dzieci gołymi rękami ten kobalt kopią, żeby walczyć o klimat. A żeby takie miejsce istniało, to trzeba pewną część świata trzymać w po prostu systemowym upośledzeniu. I taką częścią świata jest na przykład Afryka. Afryka jest systemowo upośledzona przez kraje bogate, ponieważ kraje bogate stawiają rozmaite bariery celne, które powodują, że nigdy Afrykanie nie będą w stanie, a w Kamerze jeszcze przez wiele, wiele pokoleń, nie będą w stanie konkurować, nie będą w stanie sprzedawać swoich towarów dla Zachodu, nie będą w stanie zarabiać pieniędzy, nie będą w stanie się cywilizacyjnie emancypować. W związku z czym będzie ich można wyzyskiwać na masową skalę, na przykład właśnie zapędzając do tego kobaltu. To jest oczywiście skutkiem tego upośledzenia, jest to, że potem jest migracja ogromna, ale na tej migracji też się zarabia. I politycy na tym zarabiają, bo używają tych imigrantów jako młota metodą Olofa Palmego, który kruszy struktury dotychczasowe społeczne. I wielkie korporacje na tym zyskują, bo jest w ich interesie, żeby wprowadzać jak najwięcej chaosu, żeby wspólnoty, a zwłaszcza silne wspólnoty państwowe niszczyć, bo przeszkadzają w robieniu interesów. I mafia na tym zarabia fantastycznie, bo przecież ci migranci muszą ogromne łapówki płacić za transportowanie ich tych kilkanaście kilometrów od brzegu, gdzie inna mafia, tak zwane taksówki Sorosza, ich podejmuje. Jak nie przypłynie statek, to oni toną, ponieważ obiecuje się im, że jak już dotrą, to na pewno nie zostaną odrzuceni, więc tych tonących jest coraz więcej, bo im więcej się tych taksówek Sorosza buduje i wpuszcza w obieg, im więcej się wpuszcza imigrantów bez żadnych zasad, to tym więcej ich przybywa, bo tym więcej mafia rekrutuje, tym więcej mafia zarabia. Skąd ci ludzie z interioru afrykańskiego mogą wziąć pieniądze na to, żeby zapłacić mafii? Nie mogą wziąć tych pieniędzy znikąd. Oddają siebie sami w niewolę. Przyjeżdżają tu do Europy na przykład i tu w Europie są niewolnikami, którzy muszą odpracować koszta, które mafii są winni, bo inaczej mafia zemści się czy wykorzysta jako niewolników rodzinę, która tam została, i została dana w zakład. To są wszystko rzeczy, o których nikt nie chce wiedzieć. Unia Europejska przezornie zlikwidowała de facto agencję graniczną, która miała granic pilnować. Bo po co? Unia Europy świetnie tutaj działa, mafia, charytatywne organizacje, rządy, korporacje, system się bardzo dobrze napędza, przy okazji przyjmie się jeszcze przy tej migracji narkotyki, świetnie sprzedaje, to też jest biznes wspaniały. Weźmy się jakieś dziecko kopnięte, prawda, z wypierzem o mózg i puszcza po konferencjach międzynarodowych, żeby krzyczało, że trzeba jeszcze więcej kobaltu wykopać, ponieważ za 9 lat nastąpi katastrofa. Ludzie się tym przejmują, bo oglądają to wszystko w mediach. Tak się ta maszyna kręci, a gdzieś tam na górze tej maszyny jest grupa dziadków w Cornwalli, która się zbiera i opowiada właśnie kocopały o tym, jak to czynimy planetę pięknym domem dla wszystkich. A za plecami, czy gdzieś tam w ogóle w innym miejscu, zbierają się poważnie ludzie obracający tymi miliardami i kombinują, co by tu jeszcze wymyślić, jaki jeszcze wymyślić nowy trend na świecie, gatunkowizm, weganizm, żeby więcej modyfikowanych genetycznie soi można było wypuścić jakieś inne rozmaite. W tej chwili nie jestem w stanie jeszcze wymyślić, jakie to będą ideologie, no ale ideologie zamazujące
jeszcze bardziej człowieczeństwo, na przykład, że zwierzęta są, jak Peter Singer, prawda, że zwierzęta są w zasadzie takimi samymi osobami ludzkimi jak ludzie, w związku z czym powinny mieć te same prawa co ludzie, co można uzyskać tylko w jeden sposób, to znaczy obniżając poziom ochrony praw człowieka do poziomu ochrony praw zwierzęcia. Mój zresztą tu ulubiony temat, postęp przez regres, czyli wracanie do jakichś takich pomysłów, które były bardzo dawno temu, no i przedstawienie jako pomysły postępowe. Prawa zwierząt w tym singerowskim ujęciu istniały bardzo dawno. Chciałem przypomnieć, że w czasie sławnych procesów w Salem, które w potocznej świadomości są nazywane procesami czarownic, chociaż również mężczyźni byli sądzeni, skazywani i akurat ten najbardziej okrutnie zakatowany, rozgnieciony żywcem kamieniami, to właśnie był mężczyzna. W każdym razie w Salem za czary skazano na śmierć i powieszono 16 kobiet. Skazano również na śmierć i zabito 4 mężczyzn i 2 psy. Tym samym, ten sam trybunał te 2 psy również skazał na śmierć, bo psy miały wtedy taką pełnię praw, jak się pani Spurek śni w tej chwili, żeby mogły stawać też chyba przed sądem. Zamykam tę dygresję, bo nie o to tutaj chodzi. Gdyby była jakakolwiek troska naprawdę o to, żeby planeta była domem przyjaznym dla wszystkich, jak to kleśli w kółko uczestnicy tych wszystkich szczytów, to jak mówię, ktoś musiałby zadać wreszcie pytanie, co z tym kobaltem? Dlaczego robimy te wszystkie cyrki, produkujemy te wszystkie baterie elektryczne z kosztem niewiarygodnego wyzysku w jednej części świata, gdzie celowo utrzymuje świat taką enklawę średniowiecza pełnego, czy może starożytności, gdzie rządzą totalni gangsterzy, gdzie państwo jest wszelkim pozorem, gdzie rządzi się przemocą, gdzie się niewolników chwyta, zmusza do pracy, do kopania tego kobaltu. Ale ponieważ nikt nie chce tego pytania zadawać, to wygodniej jest opowiadać o sprawiedliwości społecznej, na przykład polegającej na tym, że ponieważ przez lata niewolnicy cukier uprawiali, przeciwko cukrowi to też zawadza. Znaczy dzisiaj cukru już nie robią niewolnicy, bo się robi go z buraków, a nie z trzciny, więc można mówić, jakie to było przekleństwo świata, ten cukier, można powiedzieć o kakao, no to też na tym się jeszcze robi interesy, ale bawełna to samo zło. Można powiedzieć, że teraz za to, że te pokolenia czarnych niewolników były tak wykorzystywane, to teraz czarny, jak przyjdzie na studia w Ameryce, choćby był kompletnym cymbałem, to po prostu należy mu się, żeby te studia skończył i został profesorem i potem taki profesor będzie doradzać tym współczesnym Susłowom, Breżniewom i Czernienkom, którzy tam się będą mądrzyć i opowiadać jakieś kompletne androny, o których tutaj właśnie mówię na podstawie książki już wspomnianej dzisiaj o grievance theories, teoriach roszczeniowych, tych wszystkich dziwacznych filozofiach, w imię których się to wszystko robi, ale to wszystko, co się robi, robi się po to, żeby zarabiać gigantyczną kasę. Między innymi na takich krajach jak nasz. I nie jest przypadkiem, że na tym szczycie G7, a później jeszcze na spotkaniu Joe Bidena z Putinem, widać było bardzo, bardzo wyraźnie, że nie będzie żadnej litości dla Polski. Jesteśmy wyznaczeni jako kraj do kolonizacji. My tu mamy zapierniczać, a oni tam będą zbijać śmietankę. Wolny rynek wprowadzono, dobrodziejstwa wolnego rynku nam dano, żebyśmy się nauczyli pracować, ale jak się za dobrze nauczymy pracować i na przykład opanowujemy cały transport w Unii Europejskiej, to już jest dyrektywa o pracownikach delegowanych. A teraz jest dyrektywa znowu już polskie firmy. Na Zachodzie nie mogą działać z taką swobodą, jak działają zachodnie firmy z centrum Unii Europejskiej, z tej Unii Pierwszej Prędkości. Proszę sobie śledzić te, naprawdę zachęcam te kolejne wynalazki Unii Europejskiej, zawsze idą w jedną stronę. Solidarność Europejska, oczywiście Solidarność Europejska nie dotyczy Nord Streamu. Solidarność Europejska działa tylko w jedną stronę. To my mamy zrozumieć, że skoro niosą nam cywilizację, to my mamy dla nich pracować i nie domagać się za to uczciwej zapłaty i nie domagać się uczciwych warunków konkurencji.
Dokładnie tak samo, jak kolonizowano w XIX wieku Afrykę czy Azję, według tych samych zasad. A jeśli da się nas złamać, wmawiając nam, że jesteśmy po prostu dzikusami, którzy łamią prawa mniejszości, którzy nie szanują odpowiednio swoich kobiet, nie wykonują postanowień jakichś konwencji antyprzemocowych, tak dalej, dalej, jeżeli tu się jeszcze znajdzie pożytecznych współpracowników, kolaborantów w tym dziele rzucania Polaków na kolana, żeby nie pyskowali, nie stawiali się i pozwalali się grzecznie wykorzystywać i żeby Polska płaciła te miliardy za prawo emitowania dwutlenku węgla i żeby otwierała rynek na takie rzeczy jak no, choćby żywność modyfikowana genetycznie, która sprawi, że niedługo cała produkcja żywności na świecie będzie w ogromnym stopniu przez kilka koncernów kontrolowana, no to dobrze, to jeszcze lepiej. Co nam strasznie szkodzi? Jak już powiedziałem kiedyś, nasze elity nie są w stanie mentalnie przeciwstawić się Zachodowi. Moje pokolenie jeszcze czytało Potop Sienkiewicza, więc mi się takie skojarzenie przypomina, dlaczego zginął Roch Kowalski, dlatego że zobaczył Radziwiłła, który wcelował z niego z pistoletu i każdego innego by zabił, ale u Radziwiłłów się od pacholęcia chował, w związku z tym na Radziwiłła ręki podnieść nie potrafił, no to ten go Bogusław straszliwy zdrajca zastrzelił. Otóż nasze pokolenie, nasza elita została tak wychowana w takim bałwanim zachwycie, że Zachód to je dobre, że nie przyjmuje do wiadomości tego, że z Zachodu może przychodzić kolonizacja na przykład. Że Zachód może chcieć nas wykorzystać, że chce tu zarobić pieniądze, maksymalizując zyski, bo jest im wszystko jedno. Tak jak są w stanie wylać jakieś świństwa do rzeki i ją wytruć, żeby zminimalizować swoje koszty i zwiększyć zyski, tak są w stanie również wykończyć także przez promowanie jakichś chorych zupełnie ideologii niszczących społeczeństwa, po to tylko, żeby bieżące zyski swoje zwiększyć. Tak samo się nie liczą z naszym interesem, ale u nas w Polsce to jest nie do pomyślenia. No gdzie? No, na wschodzie, to wiadomo, to ruskie, to zło, to tam, nie, ale Niemcy? Niemców już nie ma, to nie są ci Niemcy, to nie są ci Krzyżacy, co to tam lepiej żelazo rozpalone w ręce niż Krzyżakowi rękę podać, prawda, jak tam w czasach Konopnickiej opowiadano, nie, to już są fajne Niemcy, takie rechtwojne Niemcy, jak mówili, jak Ślązacy skrót RFN-u podobno odczytywali, więc oni są tacy demokratyczni, liberalni, oni są tylko dla naszego dobra, chcą nas cywilizować, a koncerny zachodnie tu wchodzą tylko po to, żeby nas nauczyć dobrze pracować, dać nam dobre technologie w ogóle, żeby nas podnieść, żebyśmy świetnie zarabiali, żeby nam było bardzo fajnie, wszyscy nas kochają, tak nam opowiadają te androny. A jak coś i gołym okiem już widać, że nas rąbią, przepraszam, na kasie, to co wtedy robią rządzący, obojętne z której partii? Mówią, to jest niezgodne z prawem unijnym. Tak jakby nie przychodzi im do głowy, że Unia Europejska robi coś świadomie niezgodnie z prawem unijnym, ponieważ po to ustanowiła to prawo, żeby jej służyło. Jak przestaje jej służyć, to je wywala do kosza. I już nie ma żadnego prawa unijnego w tej chwili. Są orzeczenia TSUE, są orzeczenia Komisji Europejskiej, one wszystkie są nastawione na to, żeby było wiadomo, gdzie jest metropolia, która pożera, konsumuje, a gdzie jest prowincja, która ma zapieprzać, żeby tamci mieli co konsumować. I już. I prawo sobie można zmienić w dowolnej chwili, albo po prostu można je łamać. A nasi nie, ale przecież łamiecie prawo, no nie łamcie tego prawa i tak dalej. Trzeba zacząć myśleć o sobie. Nie opowiadam tutaj Państwu tego wszystkiego, żeby się własną elokwencją i skojarzeniami z Politbiurem nasycać. Nie. Liberalna demokracja na Zachodzie jest fasadą. Ona już nie istnieje. Słuchanie opowieści różnych intelektualistów niezbyt mądrych, którzy wciąż żyją w dawnych czasach i krzyczą nam, że trzeba bronić demokracji, zawracają głowy. Nie można bronić czegoś, czego już nie ma. A demokracja już jest tylko fasadą, już jest tylko formą. Jest tym, czym była Republika Rzymska po triumviracie Juliuszu Cezarza, a nawet już chyba jesteśmy gdzieś tak powoli w czasach po Neronie. To już nie jest aktualne w tej chwili. Teraz trzeba myśleć tylko i wyłącznie o sobie.
żeby myśleć o sobie, trzeba mieć armię i trzeba mieć wolność. Dlaczego trzeba mieć wolność? Bo to jest jedyna szansa, żeby do Polski przyciągać ludzi. W książce Cham niezbuntowany napisałem o tym dość obszernie, jak Polska była Unią Europejską przed pięć wieków przed Unią Europejską na zachodzie Europy. Polska była również, i o tym też pisałem, Stanami Zjednoczonymi Europy, w tym sensie, że była miejscem, gdzie ludzie gdzie indziej poddani wyzyskowi feudalnemu mogli przyjeżdżać, będąc pewnymi, że tutaj ich wolność rozkwitnie. I to jest nasza szansa na przyszłość. Polska znowu się musi stać taką ojczyzną wolności. Polska znowu się musi stać takim krajem, jakim była w wieku XV-XIV, kiedy to kupiec z Hamburga, nie mówiąc o kupcu z Prus Wschodnich, wolał być obywatelem poddanym, nie było w tym słowa obywatel, poddanym króla polskiego, bo to mu gwarantowało pełną wolność i niskie podatki. Jeżeli uda nam się stworzyć takie państwo, które będzie gwarantowało wolność, niskie podatki, a jednocześnie będzie w stanie egzekwować od przybywających tutaj poszanowanie tego prawa, a tych, którzy go nie szanują, będzie w stanie wywalać, a nie jak Unia Europejska, puchnąć od ich przyjmowania i sprawiać, że coraz więcej ich będzie tonąć, no bo jak Dania ostatnio, nawiasem mówiąc, zakazała, wprowadziła takie prawo umożliwiające, co jest fenomenem, ewenementem w Europie, umożliwiające usuwanie z przybyszów, którzy trafili do niej nielegalnie, słusznie argumentując, że jeżeli ci, którzy siedzą w tej chwili po drugiej stronie Morza Śródziemnego, będą mieli perspektywę, że jak się przedrą nielegalnie, to i tak potem zostaną wywaleni, to będzie się ich przedzierało dużo mniej, a więc i dużo mniej będzie ich tonąć, a więc ten argument, że musimy wszystkich przyjmować, bo tragedia się dzieje, bo toną, przestanie działać, przestanie mafii napędzać zyski i politykom lewicowym dawać narzędzie do niszczenia Europy. Ale to jedna Dania, która na jakichś werelskich papierach działa. My bądźmy drudzy. Bądźmy drudzy, którzy to zrobią. Imigranci są nam potrzebni. Bez tego nie damy rady, ale musimy mieć swoją wyspę Ellis. Musimy ich przyjmować tak, jak przyjmowała imigrantów Ameryka w XIX-XX wieku. Proszę bardzo, jeżeli takich będziemy przyjmować, jeżeli chcą być Polakami, pracować tutaj na do rzecz Polski, jak najbardziej. Jeżeli tu przyjeżdżają po zasiłki, to niech jadą do Niemiec. Tamci chętnie tych zasiłków im dadzą, póki jeszcze mogą, a jak już nie będą mogli, to nie będzie to nasz problem. Czyli krótko mówiąc, patrząc na to politbiuro światowe, które się zbiera raz tu, raz tam, coraz marniejsze zresztą, bo być może od tego powinienem zacząć, że kiedy 35 lat temu tę grupę 6 państw zachodnich plus Japonia jako grupę największych państw świata tworzono, to one razem wzięte wtedy wytwarzały 70% światowego PKB. A teraz razem wzięte wytwarzają tylko 40%. Mniej niż połowy światowego PKB. Co już samo w sobie pokazuje, jaka jest ranga tego spotkania. A to, co tam opowiadali, jeżeli na to patrzymy, to myślmy, nie dajmy się zwieść. To nie jest prawdziwa władza. Kto naprawdę rządzi światem? Nie wiem. Powiem, że prawdopodobnie nikt konkretnie. Świat jest w momencie takim, kiedy się siły rozmaite ścierają, ale żadna z nich nie ma jakiegoś projektu całościowego. Chodzi generalnie o wypłukiwanie złota z powietrza, chodzi generalnie o monopolizowanie rynków, maksymalizowanie zysków, szczególnie w krótkim czasie, każdym możliwym kosztem. Polityka, ponieważ demokracja liberalna przestała działać, przywództwo polityczne jest słabe albo w ogóle pozorne, więc polityka stała się przynajmniej na Zachodzie, bo inaczej jest na przykład w Chinach, które swoje korporacje kontrolują politycznie, ale w krajach zachodnich polityka stała się wyłącznie realizowaniem krótkoterminowych celów na opcję menedżerską obliczoną, czyli zwiększamy obroty, zwiększamy wartość spółki w ciągu kilku lat, a co będzie potem? A potem niech to wszystko diabli wezmą, après nous la déluge. Jeżeli my z tego potopu się mamy uratować, to naszą arką nowego musi być Polska wolna, z niskimi podatkami. Polska po prostu będąca odpowiednikiem tego, czym kiedyś były Stany Zjednoczone, zanim stały się więdnącym kraikiem niewierzącym w siebie, którego to kraju zagubiony Joe Biden
w stanie silnej demencji jest naprawdę doskonałym przykładem. I nie myślmy w kategoriach z czasów Reagana, nie liczmy na to, że sojusznicy, no a już zwłaszcza ten wielki sojusznik nam pomoże, bo on zaraz się okaże, że wcale taki wielki nie jest, jak myślimy. Budujmy, nie liczmy na Stany Zjednoczone, te, które się walą. Budujmy swoje własne Stany Zjednoczone. Właściwie wszystko się ogranicza do jednej rady, której Milton Friedman kiedyś udzielił nam na samym początku transformacji ustrojowej i została w ogóle przez nikogo poza marginalną Unią Polityki Realnej nieusłyszana. Milton Friedman powiedział, jeśli chcecie mieć państwo silne, bogate, potężne, nie róbcie tego, co państwa silne, bogate, potężne robią teraz. Róbcie to, co one robiły wtedy, kiedy były słabe i biedne. Każde mocarstwo było kiedyś zadupiem. I jeżeli my jesteśmy zadupiem, to jest to bardzo obiecujący początek. Ja już kiedyś tę puentę mówiłem, ale celowo ją powtarzam, żeby wbić ją państwu w pamięć.